Witam. Żeby zdjąć tą osłonę, na której znajduje się filtr, jak włączymy w samochodzie cyrkulację powietrza wewnętrznego, tak jak widać, ten filtr możemy wyczyścić, ale najlepiej to wymienić. Ten filtr jest tu przymocowany, ale żeby zdjąć tą osłonę, która się znajduje pod nogami pasażera z prawej strony, tam w głębi, musimy odkręcić tutaj widoczne te zatrzaski. Czyli o 90 stopni przekręcamy te. Najpierw pociągamy w dół i to ogólnie rzecz biorąc się wysunie. To jest kwestia dotycząca tej osłony. Żeby zdjąć schowek i ukazało nam się to co tutaj widać, jak będziemy mieli jakiekolwiek problemy, to w schowku, otwierając tutaj taką wewnętrzny, że tak powiem, w klapce znajdujący się schowek na długopis, tutaj mamy dwie śrubki. Tu jest jedna śrubka, tutaj jest druga. Tak wyglądają. Ja pokażę, proszę. Odkręcamy te dwie śrubki. Wyjdzie nam pokrywa schowka z zawiasów. To są właśnie tutaj mocowanie. Po czym z jednej strony tutaj jest przymocowany ten odbojnik do hamulca. Tego może tak za bardzo nie widać, ale ja go mam w tej chwili w ręku. I tutaj musimy, słabo jest to widoczne, ale zdemontować ten hamulec ogólnie rzecz biorąc, wypiąć jego bolec i wówczas tutaj wypinamy tymi dwoma otworami i wyciągamy klapkę na zewnątrz, tak żeby będziemy mieli klapkę. Żeby pozbyć się tego kufra całego, który wygląda w ten sposób, musimy wypiąć cztery spinki, które się znajdują, dwie na górze, tak jak pokazuję. Tu jest jedna, tu jest druga i na dole ta sama historia. Tu jest jedna, tu jest druga, czyli razem cztery. Spinka wygląda w następujący sposób. To jest taki grzybek. Najpierw wypinamy tą górną część, podważamy, a wręcz możemy go wyciągnąć. Ten. To jest ten sposób spięte. O, tak to wygląda. Podważamy tą część, tak jak widać, grzybka. Po czym wyciągamy drugą część. Całkowicie musimy to wyciągnąć, żeby nam ta miska schowka wyszła z samochodu. Musimy wypiąć lampkę, która tutaj się znajduje, tutaj kostka, i wtedy możemy to całkowicie usunąć. Żeby dostać się do wymiany żarówek w tych pokrętłach powietrza, które się tutaj znajdują, jedna jest tutaj z lewej strony odpowiadająca za te dwa pokrętła, ta żarówka z prawej strony odpowiada za te dwa pokrętła. Żeby dostać się do tego stanu rzeczy, co w tej chwili widać, w pierwszej kolejności musimy odkręcić górny schowek. W głębi tam są dwie śrubki. Proszę bardzo, takie na śrubkę, na krzyżak. Tam są dwie śrubki, odkręcamy go. Po czym delikatnie wyciągamy schowek. Najlepiej to zrobić, jak kluczyk będzie w pozycji zamknięte. Czyli ustawiamy kluczyk w pozycji zamkniętej, żeby schowka nie można było otworzyć, i wówczas wysuwamy tą całą aparaturę. Następnie, jak to będziemy mieli wysunięte, tą górę, musimy usunąć kratki nawiewu, które się znajdują tutaj pod spodem. Żeby usunąć kratki nawiewu, w tym miejscu, tak jak tutaj widać, te dwie śrubki trzeba odkręcić. Tu jest jedna śrubka, tutaj jest druga śrubka. Po odkręceniu tych dwóch śrubek, następnie na dole, ja już pokażę przy wyciągniętym, tak jak widzimy tutaj te dwa zęby. Tu jest jeden ząb, tutaj z lewej strony jest drugi ząb. Musimy go podważyć od tej strony. Jak będziemy mieli na górze już śrubki odkręcone, tak jak powiedziałem. Podważamy bardzo delikatnie malutkim śrubokrętem, tak jak widać tutaj, prawą stronę i lewą stronę, i delikatnie podważając i ciągnąc po prostu, to nam musi wyjść w ten sposób. I również tutaj mamy kostkę, która spina nam uruchomienie tutaj ciepłego, zimnego powietrza i podświetlanie. Tu z boku się ją wypina, z lewej strony, tak jak widać. Jak to będziemy mieli zdemontowane, mamy dostęp do żarówek. Żeby pozbyć się z lewej strony, czyli pod nogami kierowcy, osłony dolnej, tak jak tutaj widać, ja przejdę na, albo może nie, bez przechodzenia, pokażę, gdzie są śruby. Mamy tak, od spodu oczywiście patrząc, jedną, drugą, trzecią. Tutaj z boku musimy odpiąć, tylko że analogicznie po lewej stronie tą kratkę musimy wyciągnąć. Mamy czwartą i tutaj dwie, piąta, szósta.
tych śrub się pozbywamy i dopiero nam ta osłona wyjdzie. Ta dla zmyłki, te to są zamaskowane, te dwie. A ta dla zmyłki to jest jedna ze śrubek trzymających pod zwalniaczem, że tak powiem, hamulca pomocniczego. Są takie dwie śrubki, to są właśnie, to jest jedna z tych dwóch śrubek, których musimy się pozbyć. Także 6 śrub. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i ta osłona nam zejdzie na dół. Dziękuję.